tej strony Chanela Widamerskiej, bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj zaczynamy serię Back to School, bardzo się cieszę i uważajcie, mam nadzieję, że macie Instagram, ponieważ dzisiaj puszczam kolejne ankiety i jadę właśnie do Tesco i to wy będziecie wybierać, co mam kupić. Dlatego będziecie kontrolować całe moje zakupy, dlatego mam nadzieję, że będzie śmiesznie, fajnie. No i zobaczymy, co wybierzecie. Dodatkowo kupię jakieś dekoracje, żeby w kolejnym filmiku pojawiło się jakieś DIY. A teraz już rozpocznijmy serię. Wybieram się do Tesco. Słuchajcie, jesteśmy już w Tesco i mam dwa plenery. I teraz na Instagramie macie zadecydować, który kupuję. Już dodaję zdjęcie, czekamy i zobaczymy. W momencie, kiedy czekamy na wasze głosy, możecie też zagłosować, którą teczkę wybrać. Czy tą słodką z Zem, czy może jednak przekonał was różowy słonik. Więc znowu robię zdjęcie i czekamy. Jestem zaskoczona, ale aż ponad 50 głosów zagłosowało na ten plener. W sumie myślałam, że bardziej różowy was przekona, a tutaj taka niespodzianka. Dlatego już pakuję ten do wózka i kupujemy, a ten muszę odłożyć. Słuchajcie, powiem krótko. Słoń zmiażdżył lwa. Więc kupuję słonika. Słuchajcie, mam dylemat, czy kupić taki cały komplet samoprzylepnych karteczek, czy może jednak postawić na coś takiego. Musicie zadecydować. Jestem ciekawa, co wybierzecie. W tej ankiecie bardzo mi ułatwiliście, ponieważ wybraliście komplecik, więc w sumie nie będę musiała się męczyć z tyloma karteczkami. Znalazłam takie fajne dwa zeszyty i jestem ciekawa, który tym razem wybierzecie. W sumie mi się chyba bardziej podoba ten, chociaż artyst też fajny. Słuchajcie, wybraliście dla mnie ten zeszyt, czyli ten, który chciałam, dlatego bardzo wam dziękuję. A arbuza niestety musimy kolejnego już odłożyć. Nie mogę się zdecydować, na które ołówki postawić, czy zabrać zwykłe, czy może jednak troszeczkę sobie piórnik ukolorowić i wybrać kolorowe. Tak jak myślałam, wiecie, że lubię bardziej kolorowe rzeczy, dlatego wybraliście dla mnie o te różowe. Ale możecie się przyjrzeć, że ołówki mają takie wygryzione dziurki. Jakby myszka wygryzła. Więc super, że wybraliście akurat dla mnie te. Stwierdziłam, że na studiach może mi być potrzebny kalendarz szkolny, dlatego zdecydujcie, który mam wybrać, czy różowy, czy bardziej taki neutralny. Jak myślicie, który kalendarz szkolny dla mnie wybraliście? Tak, zdecydowanie ten różowy z kotkiem, a myślałam, że to jest jednorożec na początku, czyli kotek z rogiem. Jest słodki, więc mam nadzieję, że chociaż mi studia bardziej umili. I ostatnia ankieta w dzisiejszym filmie, czyli jakie kolorowe dodatki mam wziąć do piórnika. Czy zakreślacze, czy jednak cienkopisy kolorowe. Powiem wam, że jestem w szoku, ale wybraliście dla mnie cienkopisy, więc w sumie lepiej, bo są mniejsze i bardziej poręczne, a zakreślacze dużo by w piórniku zajmowały mi miejsca, dlatego plus ogromny dla was. Słuchajcie, więc takim oto sposobem zakończyliśmy nasze zakupy. Ja jeszcze do mojego koszyka dodałam parę dodatków, bo jeśli chcecie, to nagram dla was DIY, czyli przerabianie zeszytów do szkoły. Napiszcie w komentarzu, będę bardzo wdzięczna. A tymczasem uciekam do kasy. Słuchajcie, wróciłam już z zakupów do domu i teraz pokażę wam coś. Jeśli mnie obserwujecie na Instagramie, to te osoby już wiedzą, a jeśli nie, to już wam pokazuję, o co chodzi. I w sumie warto mnie zaobserwować, wtedy będziecie wiedzieć i będziecie na bieżąco. Słuchajcie, więc już wam mówię, o co chodzi. Od w sumie ostatniego lipca zaczęłam dietę. Mam dietę miesięczną dzięki wygodnadieta.pl i przez cały miesiąc codziennie kurier przywozi mi o takie pudełkowe jedzonko. Rozmawiałam z panią dietetyk,
ułożyła mi 1500 kalorii i zaraz Wam pokażę, jak odpakuję, jak to wszystko smacznie i dobrze wygląda. Jak kurier przywozi Wam jedzenie, to również dołącza do tego taką czerwoną kopertę, a w czerwonej kopercie mamy ulotkę wygodnejdiety.pl i tam znajdziecie wszystkie informacje, jak jeść, kiedy jeść. I tutaj, proszę, zawsze dostajecie menu. Dzisiaj akurat jest 3 sierpnia, więc na obiad mam pieczonego dorsza z ziołem pesto, pire ziemniaczanym i mizerią. I tak to się prezentuje. Ja już dam sobie wszystko na talerzyk, zgrzeję i zaraz Wam powiem, jak smakuje. No i mam obiadek gotowy. Jeśli chodzi o ten catering dietetyczny, to więcej informacji znajdziecie w opisie pod filmikiem, dlatego jeśli jesteście zainteresowani, to klikajcie. Słuchajcie, ja się znowu przebrałam, a tutaj mam pełne tasie zakupów. Jedna torebka to jest to, co wybieraliście mi, a druga to są rzeczy na DIY. Jeśli będziecie chcieli zobaczyć na moim kanale taki filmik, gdzie przerabiam różne przybory do szkoły, to napiszcie to w komentarzu i zostawcie kciuka w górze. Po Tesco odwiedziłam również Empik i Pepco, dlatego jak widzicie, troszeczkę tego nakupiłam. I chcę Wam tylko powiedzieć, że film w żaden sposób nie jest sponsorowany, nikt mi tutaj za nic nie zapłacił, nikt mi niczego nie dał, wszystko kupiłam sama. No i w sumie to by było na tyle z dzisiejszego filmiku. Dziękuję bardzo tym, którzy głosowali. Możecie dać w komentarzu, czy głosowaliście. A ci, którzy mają Instagrama, a jeszcze mnie nie obserwują, to Was tam serdecznie zapraszam, bo będziecie mogli brać udział w takich akcjach. A tym samym ja się z Wami żegnam. Nie zapominajcie o subskrypcji mojego kanału i mojego drugiego, Szpilki, gdzie film jest w każdą niedzielę o godzinie 10. Więc widzimy się w kolejnym filmiku. Do zobaczenia. Pa, pa!